Marcin, udało się Wam pokonać Redkun 19-11. W końcu zbieraliście liczny skład na mecz. Kłopoty kadrowe bynajmniej na dziś minęły, było 10 osób. Wyszliście jednego mniej, tak, rywal było za mało chłopaków z Redkunu. Pokazaliście klasę, zagraliście fair play. Jak skomentujesz dzisiejszy mecz? Tak, no chciałbym zaznaczyć, że tak samo z nami zagrał Da France, za co bardzo dziękujemy, że też zagrali. Też było ciężko na początku, od 0-4 zaczęliśmy ten mecz, ale myślę, że z upływem czasu, przez to, że zawsze ma się tą szerszą ławkę, przez co tę większość meczów przegrywaliśmy, bo nie mieliśmy tej ławki. No wiadomo, że później zmęczenie przychodzi i tak dalej, się gra cały mecz, jeszcze w taką pogodę, gdzie jest dosyć ciepło i tak dalej, więc no, jestem zadowolony. Nie wiem, na 99% był to już nasz ostatni mecz. Nie wiem, co będzie w przyszłym sezonie. Chciałbym podziękować przede wszystkim tym chłopakom, którzy chodzili. No, była taka nie inna sytuacja, już nie będę komentował jej. Wszyscy wiedzą, co się wydarzyło, co miało wpływ na to, że tak, a nie inaczej kończymy ten sezon. Nie wiem, co będzie z drużyną w przyszłym sezonie. Są dwie opcje. Zobaczymy, one się wyjaśnią w najbliższym czasie i wtedy podejmiemy decyzję, ale na 99,9% będą to bez mojego udziału już drużyny. Sponsor pewnie zostanie, ale po prostu bez mojej osoby. Ja po prostu muszę sobie odpocząć i no tak przyszedł taki czas po 18 latach, że trzeba tam nie tyle odłożyć buty na kołek jeszcze, bo myślę, że tam spokojnie mogę w SPX-ie 2 pokopać, ale myślę, że tutaj już ta organizacja i tak dalej. Ten sezon po prostu, ja po prostu mam dosyć. Mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ trochę się karty odwróciły. W zeszłym sezonie to MDD w lidze A walczyło o mistrzostwo, a drugi zespół SPX w lidze B radził sobie słabo, w tym roku jest odwrotnie. W lidze A wam nie idzie, ale w lidze B idzie wam bardzo dobrze. Bartek Roszak jest bardzo bliski korony Króla Strzelców, jest w tej chwili liderem na dwie kolejki przed końcem. I jakby nie patrzeć, dzisiaj być może Kubryk zdobędzie mistrzostwo Ligi B, a to właśnie ze SPX-em, swoim drugim zespołem, straci najwięcej punktów, ponieważ i przegrali, i zremisowali. Jak to skomentujesz? Tak, no chłopacy, przede wszystkim tam się skład ustabilizował, to duży wpływ na to miało, że chłopacy z pracy, tam przede wszystkim 80% chłopaków to jest pracownikami firmy SPX, gdzie przy okazji dziękujemy panu Jackowi Goskce za to, że możemy grać i w jednej i w drugiej lidze, bo finansują to nam. No chłopacy, tak jak przed chwilą powiedziałem, zgrali się, to w tym sezonie pokazało, walczą, wiadomo, że no, pracują na dwie zmiany i czasami też z tym składem tam jest różnie i tak dalej, więc to też miało wpływ, że niektóre mecze przegraliśmy i można było powalczyć o to pudło. No trudno, tak jest. Ja jestem zadowolony z chłopaków, chłopacy są zadowoleni. Ja myślę, że na ich poziom to jest to miejsce, które mają w tabeli, to jest odpowiednie, aczkolwiek zawsze ten w miarę jedzenia apetyt rośnie. Co do Bartka, no Bartek od zawsze był dobrym zawodnikiem, było widać, że jest młody, gra na dużym boisku, więc te umiejętności cały czas w treningu jest, więc to też mu pozwala na to, żeby utrzymać tą równą formę. A czy mu się uda, no zobaczymy. No ma tu rywala Radka Jankę, Mateusz Flejter, wszyscy są w zasięgu i no zobaczymy, co będą dwa mecze. My mamy dwa ciężkie mecze, chłopacy mają dwa ciężkie mecze jeszcze, więc to też różnie bywa. Zobaczymy, jak będzie. Jeszcze jedno pytanko. Myślisz, że SPX z Ligi ma szansę w przyszłym roku powalczyć o awans, ponieważ z roku na rok jest progres i jakby nie patrzeć, sugerując się sezonem, który właśnie się kończy, być może w przyszłym roku będą o tej porze roku, w tym miesiącu walczyć o awans do Ligi A. Jak myślisz, że mają szansę czy nie? Zawsze są szanse. Ja nie będę skreślał chłopaków, bo są ambitni, mają swoje umiejętności. Myślę, że mają szansę na to. Zależy też, jakie nowe drużyny będą w lidze B, jaki poziom będzie w lidze B, bo to wszystko to ma znaczenie. Jakie drużyny w tej chwili awansują, bo wiadomo, że bezpośrednio to już Kubryk awansował. Zobaczymy, czy Warzenia 2 awansuje, czy ktoś jeszcze. No, trudno powiedzieć w tej chwili. Ja im życzę jak najlepiej. Prawdopodobnie z moim udziałem jeszcze tam, więc no zobaczymy, powalczymy, zobaczymy, jak to będzie. Ostatnie pytanie, teraz na pewno już. Jak oceniasz sezon, który się kończy w lidze A? Mamy końcówkę sezonu, wiemy już, że City Parking wygrało ligę, wiemy już, że Betsi prawdopodobnie zajmą drugie miejsce, Masarnia bije się o trzecie, Serwi również. Jak skomentujesz sytuację w lidze A? Co ci się najbardziej być może podobało w zespołach, co ci się nie podobało? Czy uważasz, że sezon, który się kończy, był lepszy niż w zeszłym roku? Czy poziom był wyższy, czy był niższy? Jak skomentujesz sytuację w tym sezonie, który się właśnie kończy? No nie chciałbym komentować, bo przez pryzmat mojej drużyny no niestety ten sezon był katastrofalny, o którym trzeba jak najszybciej zapomnieć.
Tak jak na początku wspomniałem, nie wiem co będzie, jak to będzie wyglądać w przyszłym sezonie. Wydaje mi się, że poziom wzrósł lekko na pewno, wyrównały się te drużyny, aczkolwiek decyduje o tym, że no, stabilizacja składu i stabilizacja tego, kto jak, w jakim składzie chodzi. I to było widać i u mistrza City Parking Group i u Betsów, że mają najrówniejszą kadrę, najszerszą kadrę, zawsze mają przede wszystkim zmienników, którzy no, dali szansę na to, żeby zająć te dwa pierwsze miejsca. Przy okazji gratuluję drużynie City Parking Group mistrzostwa trzeciego już w historii, w czwartym sezonie. Życzę im powodzenia w mistrzostwach Polski. Myślę, że teraz już z roku na rok będzie dużo trudniej zdobyć to mistrzostwo Polski, bo będzie więcej drużyn przede wszystkim i mam nadzieję, że no, pokażą, no, że wygrałem dla Bydgoszczy. No. Dzięki bardzo, Marcin, powodzonka.